Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. Oto kolejny raz Ratropolis i cóż, wracamy do znajomej szamanki. Więc tak, idziemy nią do lasu. Jeśli kogoś zastanawia, czemu krót las, to głównie dlatego, że jest więcej przeciwników. I gramy na zanieczyszczeniu zero, bo jak mówiłem, chciałbym teraz chociaż raz ukończyć każdym. Z czasem oczywiście podnosząc poprzeczki i tak dalej, no rozumiecie. Więc tak. Dzisiaj szamanka. W następnym epizodzie kupiec lub budowniczy, potem nawigator, kolejny z tych dwóch, którego nie użyłem, tak dalej, aż tam w końcu będziemy na etapie podobnym do tego, na którym jesteśmy na generale, wiecie. Czyli, że już ukończymy dziesiątkę, to wtedy, jak już wszyscy ukończą dziesiątkę, to tam jedenastkę i tak dalej będę zaczynał po prostu prowadzić już tych, powiedzmy, mocniejszych, jeśli da się ich tak nazwać. Chociaż najmocniejszy to raczej nie jest dobre określenie, raczej łatwiejsi w obsłudze. Chociaż ciężko mówić o obsługiwaniu, wiecie, no, generałów. Ale no, mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi w ogóle, tak. Teraz halo, wojowniki, wroga, dobra. Wyjątkowo pojawili się tam, gdzie mieli się pojawić, więc no brawo, po prostu gro, nareszcie mi wysłuchałaś. No. I teraz tylko bić, zabić, oczywiście to jest easy. Ugram na zerówce. Super, druga strona, usuń. Poziom, złoto, oczywiście, że poziom. Na razie nic lepszego tu nawet nie było. Czy jest sens, żebym to przelosowywał? Chyba nie. Szczerze, nawet na pewno nie ma sensu. Patrząc na to, że mamy to, a zaraz wskakuje już ten poziom. Okej, dobra. Klątwa. Wiecie co, no nie byłem pewien co, jak, gdzie, kiedy, że tak nazwę, ale chyba wiem już, po co dzisiaj będę grał. Akolitów. W sumie też wezmę, to jest dobra jednostka. Tania, nawet dobra. No i oczywiście pakiet dwa w jednym domki, no oczywiście, biorę. Szczerze, zmarnuję trochę na sera. Tym samym dodając jeszcze więcej dusz do tego. I cyk. Mógłbym niby już to zrobić, ale jeszcze nie ma sensu. Usuń kartę, nie, domek nie, bo mamy dwa już w zapasie. Poziom przywódcy. Teraz tak, oczywiście przemieszać, postawić domki. Dobra, z tamtej strony będą i tyle. Brawo, ja znowu zła kolejność. Ta strona raczej się będzie trzymać, więc zaczynamy budować już drugą. Czyli tutaj będą okolici, dłużki, inne takie. Ej, to może być ciekawe. I w sumie, jeśli uda się zdobyć kwiatka, wiecie, tego kwiatka, który tam zwiększa skuteczność klątw, to te duchy mogą nam to jeszcze wygrać nawet. Tylko właśnie, trzeba zdobyć kwiatka. A w sumie to nawet nie będą problemy z jego zdobyciem. Dobra, jedna kolita tutaj, żeby nie było, że tam są sami. Tutaj też jeden strażnik. I w sumie teraz tylko czekać zostało. Szkoda, że nie ma, jak wiecie, jakiegoś przycisku przyspieszającego poruszanie się wrogów i ogólnie przepływ rozgrywki. Więc szczerze, przydałby się. Nawet bardzo. Dobra, i teraz tak, losowa karta wojska. Finalnie. Losowy budynek, finalnie, doradca. I jest to... Nawet, ale powiem wam szczerze, nie jest aż taki dobry. O. Oczywiście. I co my tu mamy? Giermek. Ciężko będzie go zagrać, powiem wam szczerze, ale biorę. Mam akurat jednego szczura, to dorzuciłbym jeszcze ją. Nie, dobra. Fajnie mieć dużo, ale no, powiedzmy sobie szczerze, tutaj potrzeba też obrona, nie tylko nakładania klątw. Dopóki nie mam, wiecie, czegoś, co przyspiesza działanie ich, dajmy na to, uskutecznia, czytajcie, kwiatki,
To raczej po prostu nie ma co liczyć na to, żeby ona sama sobie poradziła. Czy jest to w ogóle potrzebne? Chyba nie. No z tego co widzę to nieszczególnie, więc te... Po prostu przeczekamy. Poziom przywódcy za połowę złota. Albo jakieś inne rzeczy. Nie, na poziom przywódcy. Dzięki temu się będziemy mieli coś, co nawet by, wiecie, wymagało tego, jak to się nazywa. Dłuższy to szybko będę mógł to aktywować. I tyle. Mroczne zaklęcie albo market. Szczerze wezmę market. Niektórych wiem, że może to zdziwić, że wybrałem akurat marketa, ale no powiedzmy sobie szczerze, no... Muszę coś mieć jak kupować karty. A sam w sobie kupiec... Nie, znaczy ten... To jest kupiec w sumie. Nie wiem, czy jest wystarczającym źródłem kart. No nareszcie coś porządnego. Dobra. Panie oczywiście. Farma grzybów, niech idzie na tę stronę. No i teraz trzeba klikać tylko w motylki. Przy okazji, coś jeszcze ciekawego? A nie, nie ma. Niby mroczne zaklęcie, ale wiecie, nie sądzę, żeby to było aż tak konieczne. Aj, ale powiem wam szczerze, te klątwy mogą nam naprawdę wygrać grę. I będę ostrożnie rozmieszczał i będę miał dużo tych banshee. No i oczywiście kwiatki, bo jednak samymi klątwami raczej nie wygramy, patrząc na to, że no, co 5 sekund jeszcze mury będą nam gryźły potwory w tym czasie. Rozumiem potwory. Powinienem powiedzieć zwierzęta, bo w sumie to są też zwierzęta. Owszem, mam na... Rozbudowa, oczywiście, na farmę grzybów. Jakieś mury gdzieś nadgryziony? Nie. W takim razie przytasowujemy. No, dobra. Murek tutaj. Doradca oczywiście. I co to? Wszystkie zdobycie karty, zdobyte karty ekonomii. Okej. 60. A za każdą daje 4 dusze. Każda dusza daje 8, czyli 4 razy 8 to jest nieopłacalne. Dobra, niech dalej sobie czeka karta, wiecie, będzie kryzysowa sytuacja, to wtedy tego użyjemy. A póki co tak. Po prostu cieszmy się tym, co jest. No i zaczyna się właśnie to, o czym mówiłem. Co jest jednocześnie potęgą klątwy, jest też największym problemem z nią. Legendarna karta jakaś fajna. Elementalista, zrzuć wszystkie karty. Przy użyciu przyzywa jeden duch w ziemi za każdą zrzuconą kartę. A, to jest duch ziemi. Okej. Wiecie co, wezmę. Może, chociaż z drugiej strony tu jest więcej ataku. Takie uniwersalne i nieważne co byśmy mieli, to zawsze będzie dobre, ale tutaj... Nie, dobra. Doradca. Market co oferuje? Ten, tajemnicza jednostka. O, to jest akurat zawsze dobre. I nie mogę nic zapytać, że to jest jeden. Ej, trochę szkoda. Ale rozumiem. Gdyby tego nie było, pewnie w sumie ten market byłby zbyt OP nawet. I tak, a co w nim na pewno? To można zarzucić. A tu w sumie zbieramy dalej. Nie wiem po co, tak szczerze mówiąc, ale zbieramy. Okej, okay, jeszcze trochę... Okej. Okay. Dobra. Poziom usuń albo zdobądź. Na zdobyciu jest coś fajnego. O, okej. Okay. Zdecydowanie jest.
jeszcze wdarzenie. Karta ataku, karta ciężkiej roboty. Ojej. Atak super. Tylko nie wiem, czy będzie potrzebny ciężka robota super, ale też nie będzie potrzebna, biorę atak. I zaczynamy się już też przy okazji walki na dwa fronty. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Tak, więc tutaj trzeba tego dorzucić i powiedzmy, że jeszcze jedną Banshee. Przynajmniej jedne Banshee, trudno powiedzieć, co jest. Ogólnie Banshee zazwyczaj się przypisuje, wiecie, do kobiet, więc... No powiem szczerze, naprawdę nie wiem, jak to... interpretować w Retropolis, kiedy tak naprawdę każdy jest szczurem. I no, ciężko zauważyć może płeć. Dobra, i teraz jeszcze jedna rzecz. Stawiam to tu. Wiem, że niektórych może zdziwić, dlaczego w takim miejscu, ale no, sięga zawsze w... Tak, więc może być trochę ratować siedzibę główną w krytycznych sytuacjach i takie tam... Dobra. 14. Jeszcze sporo brakuje. Ale spokojnie, damy radę. Dobra, rozbudowa, domek, złoto. Rozbudowa. Moim zdaniem bardzo potrzebna na ten moment. Dobra. Minus 4 podatki, minus 2 mieszczury, minus 4 podatki oczywiście. Dla mnie to nie problem. A mi tak go dużo. I to jest tak, rozbudowa na to. Wiecie, na wypadek, gdyby jednak naprawdę kiedyś miał tutaj dojść do nieszczęścia czy coś. Dobra. Okej. I co my tu mamy? Kapłanka. Nie. Harcownik nie, kazanie. Jeśli to przyzywać ciem. Zawsze wydawał mi się być sensowny na tyle, żeby chociaż jednego mieć w talii. Dobra, tu mamy trzech, tutaj mamy... A, dobra, trzeba tak. Bo sytuacja szczerze jest już nieciekawa na obu stronach. A ja nie będę ukrywał, trochę zaniedbałem to wszystko. Bo to jest aż 5 Banshee, więc tak, jest ich łącznie 9, to jest 6, więc... Ta strona raczej nie potrzebuje już wsparcia. I w sumie naprawdę muszę zdobyć jednego kwiatka. Wiecie, jeśli zdobędziemy tego kwiata, to już mamy gwarantowaną wygraną po części. Patrząc na to, jak łatwo jest nam zdobywać klątwy. Dobra, jeden doradca, więc jeden do ataku. Ryzykowne. Ale mamy Banshee, więc nie jest aż takie złe. Myślę, że to wezmę. Dostaliśmy dozorca. Może być. Teraz tak, rozbudowa albo nowy domek. Nowy domek, niech będzie. Mam dużo miejsca, więc wiecie, to nie problem. Teraz tak, tutaj niech będzie, tak. Tak. Z góry od poziomu drugiego dostępny, ale to jeszcze nieistotne, co? Wołujemy bossa wcześniej. A, to dalej mogę klikać motyle? Jak to wyglądało przez chwilę? Tak, mogę, faktycznie, fajnie. Dobra, przyzywać ciem. Przetasowujemy. Harcownik tutaj. Kolejny przyzywać ciem tutaj. No i na jakiś czas to powinno wystarczyć. Zdecydowanie. Ej, te ciemy są naprawdę potężne. Każdy, kto mówi inaczej, się nie zna. Wysoka kapłanka. Super. Jeśli nie będzie czego lepszego, to wezmę. To też jest ciekawe, ale no, wysoka kapłanka gwarantuje raz uratowanie nasz sprzed, wiecie, porażką, więc no. Okej. Okay. Strażnika tutaj dorzucimy jednego jeszcze, czemu nie? Przetasowanie. Akolica. To, co? I w sumie już mogę powiedzieć szczerze, zaczyna mi się wydawać, że może jednak kiepskim pomysłem było. Dobra, już nie pamiętam, o co mi chodziło. Ale już widzę, że są dwie karty, które po prostu, co by to było, nie było, już na pewno pomogą mocno. Dobra. Przetasowanie.
Tak, wojownik, tak, druid, tak. Chyba im tutaj starczy na obecny moment. Cerek. I w sumie jedną banszę mogę dostawić. Czemu by nie? Okej, okay, to już sprawdzałem. A tu? Żniwiarz dusz. Wiem, że nie jest to może aż tak potężna karta, jak bym sobie to wyobrażał, czy aż tak potrzebna. Ale wiecie, no... Nigdy nie zaszkodzi po prostu trochę sobie, jak to się nazywa. Brakuje mi słów, znowu. Nigdy nie zaszkodzi trochę, wiecie, go podbudować i stworzyć takiego jednego, który będzie wspierał jedną ze stron. Unicestwiając wszystko jednym machnięciem kosy. Dobra, ser marnujemy, wiem o tym. Po tej fali jeszcze przy okazji trzeba zobaczyć, co tu mamy. Tak. Miotacz jeży, wyrok śmierci, zakazany handel, nie. Pomału trzeba byłoby się pozbywać tych mniej przydatnych kart. Czyli zboża na razie. I cóż, sytuacja jest jaka jest, więc... aktywujemy, ma już 20 w zapasie. I w sumie zaniedbałem strasznie tą stronę. Niedobrze. Jak nic, trzeba będzie tutaj dostawić dużo tych takich, wiecie, wojowników i innych z tego typu. Ale może być z tym problem, jak widać, szczurów nie mam. Dobra, szybciej. Dobra, trudno się mówi. I oczywiście klikadło. Druid niech będzie. Mam jakiekolwiek wsparcie, cokolwiek. Tak, zdobywam kartę. Szczurnia, zdecydowanie. Zdecydowanie szczurnia. Pomoże znacznie łatwiej radzić sobie z niedoborem mieszczu. Okej, tak, tak. Nawet nie ma co myśleć. A, gra jednak jest dla mnie łaskawa. Chociaż dalej nie dała mi kwiatka. A jeden kwiatek mógłby naprawdę tutaj zmienić sporo. No wiem, że im więcej, tym lepiej, ale no, chociaż jeden, ja nie proszę o dużo. A mury gdzieś są uszkodzone tutaj lekko. W sumie nawet nie wiem, po co to robię. Ale okej. Okay. Dobra, dawaj to. Dawaj tego. I ubijemy go jeszcze zanim w ogóle cokolwiek zrobi, tak. Tym razem, żeby nie było już samemu. Ten cały autokliker, o którym tam wspominałem lata temu, jakoś mi przestał działać po prostu i stwierdziłem, że... skoro nie chce mi działać, to... mi się nie chce grzebać, żeby znowu zaczął działać, tyle i w sumie już go nie posiadam. Ale dobra. End, gniazdo wróbli... 10. Drogie, ale biorę. Gniazdo wróbli zawsze porządna rzecz. I szczerze bym postawił je tutaj. Nie wiem, czy mam takie przeczucie, że tamta strona będzie miała większe problemy. Legendarna karta, jakaś fajna. Super, ale no, brakuje mi szczurów, więc nie wiem co. I coś tu chciałem zrobić, ale już nie pamiętam co. No cóż, mam nadzieję, że to nic ważnego, skoro nie pamiętam. Nie. Nie aktywujemy. Tak, gniazdo w rubli. Dobra. Grzyb. Fajne, ale nie. Kowal. Dużo bezpieczniejsze i równie przydatne jak tamto, co tam wcześniej było oferowane. Dobra, chodźcie tu. Chodźcie tu, wrogowie. Nie będzie łatwo, ale jakoś sobie musimy poradzić. Dobra, w sumie może jednego nawet będzie łatwo, patrząc na to, że mamy ćmy. Chciałem w sumie jedną ćmę głównie, ale no, wiadomo o co chodzi. Dobra, klątwy. Oczywiście. Dobra. Okej. Okay.
mówił, że zaraz będziemy mieć tip, naprawdę potężnego żniwiarza. Dobra. Zostawię jednego takiego, czemu by nie? O, i teraz w sumie najgorsze, co może być, świętokradztwo, albo ci... To kolejny poziom daje, ale koszty budynków. Nie no, losowy bliski budynek. Dobra, apartament. Nie najgorzej. To jest tak ulepszenie, a tutaj nic wielkiego, więc ulepszenie. Trzeba w sumie rozbudowa, no ale wiadomo, o co chodzi. I ile? 107. Dobra. Już za chwilę będzie ten czas, naprawdę, kiedy będziemy musieli wystawić sobie takiego żniwiarza. A, będzie dobrze. Dobra, apartament tutaj. Jesteśmy na kowala? Wow. O, wyślij mi prezenty. Mam jakąś bardzo dobrą kartę, jeśli chodzi o jakość, którą mógłbym oddać, bo nie jest jakoś szczególnie potrzebna. Oj, no niestety, nie za bardzo. No, w sumie rozbudowa jest nietrwała. Więc jakbym ją stracił. Aha. Mogę rozbudować jednak, bo nie widzę, żebym coś ciekawego miał dostać za to, ale trudno się mówi. W ogóle, wow, 13 już ich jest. A teraz trzeba po prostu wykorzystać to wszystko. I lada moment postawić, wiecie. Po prostu wielką armię nową. I zdecydowanie nowych banszy by się tylko przydało, mamy ich tu 5. Bo mało to może być za mało. Dobra. Rozbudowa, jakaś nowa karta ciekawa jest, nie? Usunię kartę, jeszcze nie. Dobra, niech będzie już tym razem ta rozbudowa. To jest tutaj. O, jeszcze przez jakiś czas będą spadać nasiona, dobra. Żniwiarz idzie tutaj. Ja myślę, że to być dziwne, że wiecie, na tą stronę i tam, gdzie w sumie... W teorii mam mniejszą armię, ale wierzcie, to wszystko z... jest robione z premedytacją. Tutaj po prostu mamy wróble, pełno banszy i inne takie rzeczy, więc no. Ja jako, że mam problemy z gotówką, co... No, nareszcie pora aktywować, wiem. Długo na to czekaliście, na pewno. A tutaj coś ciekawego jest tym razem? Elementalista. W ostateczności mógłbym niby go wziąć, ale odpuszczę sobie. Nie będzie czegoś takiego jeszcze szczególnie przydatnego, ciekawego. Ale tutaj jeden na wszelki wypadek. Teraz tak, ser. Przywoływać ciem, to mroczne zaklęcie. No, z tym poczekam chwilę. Nie, dobra. Tak. I ubijamy go. Dobra. Tak. Tak, super. Gdybym jeszcze miał sposób na leczenie moich oddziałów, to już bym był nie do powstrzymania dzięki kosiarzowi. No i wszystkim tym innym rzeczom. Dobra, max HP, ulepsza karty albo ekspansja. Szczerze, max HP. Zdecydowanie moim zdaniem to jest najlepsza rzecz, jaką mógłbym sobie teraz zażyczyć, wziąć i w ogóle. I tak, mury pewnie nie są uszkodzone. O, super, kupiec. Kolejna szczurnia, albo tutaj coś na tym poziomie. Dom, oczywiście. Oczywiście. Dobra. Przyzwać cię też tutaj, niech idzie. Naprawdę zmarnuje, to też zmarnuje. Tak, tak. I chociaż takiego delikatnie wzmocnionego też ci dostawię, bo czemu nie, co? I teraz w sumie wielka chwila. Banszy by nakładała dwie klątwy. A żniwiarz by dostawał pewnie plus 2 ataku. Chociaż pierwsze co to druidzi. Minus 90% do prędkości poruszania się jest jednak zbyt mocne, żeby, jak powiedzieć, pas. Dobra, domek drugiego poziomu, mam akurat tutaj miejsce, więc nie ma problemu. Druidka tutaj, tak, tak. Po prostu super. Jeszcze jedno banszy tutaj można dostawić, tu wojownika za to i akolite.
wokół ich. Dobra. Zaczyna to jakoś wyglądać. Może rzeczywiście mamy szansę to przetrwać. Dobra. Przelasowanie. Garncarstwo, inne karty. Nic wielkiego w teorii, w praktyce. Bardzo przydatne dla mnie. Kolejna banusza tutaj. Tutaj niech będzie przyzwać ciem. Dobra. Wygrana, więc stawiamy murek. Tak, nagroda jakaś fajna jest. Domek, usuń kartę. Rozbudowa. Rozbudowujemy kowala. Będzie szybciej nam rozbudowywał inne karty. Dobra, wydarzenie jakieś fajne. Rozbudowa za 200 zł. Albo strzykawka za darmo. Okej, no to dla ciebie było oczywiste, co wybiorę. Nowy elementalista. Oj, gra coś mocno chce, żebym go wziął, dobra. Pewnie to był błąd największy, jaki mogłem zrobić, ale... dam się przekonać, gro, ciesz się. Mam tego twojego elementalista. A teraz dawaj to, tutaj wrogów. Jeszcze łasice na szczęście. Niestety niebawem już będą także inni wrogowie. Dobra, chodź ta. I klątwa. Dobra. I w sumie atak. Klikamy ile wlezie, bijamy ile wlezie. Przetasowanie. Rozbudowa oczywiście, jak mówiłem, na kowala. Elementalisty nie rzucam, bo nie czuję potrzeby. Tak, tutaj. Tak, tutaj. Niech będzie. Rozbudowa. Ciekawka, czym się będzie różnić. 150 zamiast 100. Nie. On by drugopoziomowy wrzucał. Może ciekawe, ale nie czuję tego jakoś. Atak zamiast 2 miałby 3. To nie. Szybciej on, ale nie. Tutaj. Zdecydowanie bardziej kuszące, ale też nie. 9 klątw, ok. Ja najpierw wiecie, żniwiarza wolę chyba jednak. Jeśli udało się szybko żniwiarza zrobić, to potem może... nawet jeśli przyszedł ten bossu, kimkolwiek on miałby być. To jest tak... no wiecie, powstrzymał. I przy okazji już giermka pora też trochę... aktywować. Bo za długo trochę siedział już u mnie na ręce. Kolejny apartament, mistrzostwo przyzwania. Wyrocznie. O! Wezmę szczerze. Wiem, że wymaga trochę... tych, jak to się nazywa. No, że wymaga w sumie szczurów aż 3, ale czuję, że to będzie po prostu coś, co może być konieczne. Dobra. Powiększamy jego. Jak tam handel? W sumie nic, więc dobra. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No jak na razie powiem szczerze, to jest aż tak zaskakująco dobrze. Zresztą tutaj się z tym nawet nie dziwię, bo mam nawet przyzwoitych teraz pierwszoliniowców. Nawet jak nie oni, to ta klątwa, którą nakłada 7 banshee, to jest jednak 7 minimum. One często strzelają, to wiecie. Rozbudowa znowu. I tak, wojownika tutaj bym dostawił. Nie, tutaj raczej, wiecie, oni nie mają żadnego wsparcia, tam chociaż jest to wyrzutnia w rubli. Doradca wojskowy. Co my tu mamy? A tamże wojska, okej. Okay. Nekromanta. Jak na rozgrywkę, w której będę miał dosłownie wszystko. Dobra. Wezmę jeszcze jeden murek w takim wypadku. No a co tutaj rozbudowę zarzucić? W sumie czemu nie? Może być na to. I tak, kowalu, mój drogi, co sobie coś tutaj mógł zrobić? Tutaj co 20 sekund. Nie wiem, czy nekromanci jest to, co chciałbym akurat. W tym momencie, w sumie elementalistę może najlepiej by było. Patrząc na to,
że nadciąga bossów. Jest, że on nadciąga też tak. I jeden dobry rzut jego pozwoli wytworzyć taką armię, że no. Po prostu, no delikatnie mówiąc, on może nam zagwarantować wybronienie chyba wszystkiego. Więc tak. O... Najpierw ataki chciałbym go osłabić, jak się tylko da. Dobra, to był błąd. Dawajcie kamienie. Okej. Okej, jakoś to przetrwałem. To się liczy. I teraz cóż. W ogóle dalej będę miał delikatny zasięg, więc nie jest tak źle. A my musimy iść. 20 mieszczurów, ale czas przetasowania jeszcze większy, albo zdobyć. 20 mieszczurów by nieźle pomogło, ale czas przetasowania i tak mam już zwiększony, więc zdobyć niestety. I teraz tak, jakieś fajne legendarki, kolejne gniazdo wróbli, dobra. Tym razem oni dostają, bo tamci mają jeszcze delikatnie, powiedzmy, wsparcie ze starego gniazda, tak, tak. Oni dostają za to akolite, tak. I niech będzie tu dodatkowy druid. Trochę gotówki, przy sobie to i tak różnicy nie robi. I w tym momencie, no cóż, jedyne co zostało, to tylko czekać na najlepszy moment. I tak, znowu ulepszenie. Tym razem to jest akurat oczywiste, że chcę ulepszyć gniazdo wróbli. Wiecie, skoro obie strony mają mieć gniazdo w jakiejkolwiek to by było formie, ale mają mieć gniazdo, no to warto, żeby miały po prostu równie dobre. Przy czym tutaj, żeby nie było, ono będzie dużo skuteczniejsze, bo widzicie, pełna linia frontu i tak dalej, no a mniejsza o to, zresztą wiadomo o co chodzi. Dobra, chodźcie wrogowie. Ktoś mówi, że już teraz przydałoby się więcej druidów, zdecydowanie. Tak, zdecydowanie więcej. Jakaś fajna karta, nie. Rozbudowa kolejna, w sumie nie wiem czy ma sens, może ci przydałoby się już pomału usuwać karty. Ale powiem szczerze, jednak wolę zaryzykować i rozbudować. Tak, garncarstwo, rozbudowa, na co mogę rzucić, apartament, mury i domki, no i market, ale market to się nie opłaca. Dobra, apartament. 4 mieszczury, dobra. Tak. I ile jeszcze mamy? 2 wolnych, co? Aby znowu szczurnia się aktywowała idealnie, kiedy to wyrzuciłem. Naprawdę ciekawy zbieg okoliczności. Tak jak ona też była zasilana na duszę umarłych. Chociaż akurat jest oczywiste, że nie jest. I dobra. Zaraz mierzymy się już chyba z końcem wyzwań. No dobra, wróciłem już. Oczywiście te mównicy i takie inne kwestie. Wiecie co? Robimy wielkie ryzyko. Całe złoto. I jak to się skończy? Znaczy skończy się to, co dostaniemy 190%, czyli w sumie prawie 4000. A bez tych 2000 na razie sobie poradzimy spokojnie. Nie będzie to aż takie trudne, dobra. Na krytyczne momenty mamy już wyrocznie poziomu 2. I dobra. Zaczynamy. Zobaczmy. Tak, zdecydowanie druidzi teraz tutaj będą robić idealną robotę z powstrzymywaniem ich, żeby wróble trafiały akurat w nich wszystkich. Więc dobrze, dobrze, warto było zainwestować w druidów. Więc kwestia, że mamy chyba już wszystkie możliwe karty, dosłownie, wojskowe, które... No, których osobiście bym używał, a nie jakieś takie, wiecie, kapłanki czy inne, które wydaje mi się z najwyżej wątpliwą inwestycją. Dobra, tym razem już nie ma co rozbudowywać, to usuwamy pomału karty. I w sumie nie wiem, od czego by tu zacząć. Może w sumie najlepiej byłoby od strażników. Wiem, że karta wojskowa i w ogóle, ale mamy ich trochę. A z skromnym moim zdaniem są średnio przydatne na obecny moment. Dobra. Co my tu mamy?
W sumie chyba nic. A tu? A, oczywiście. Powiem wam szczerze, liczyłem naprawdę mocno. A właśnie, laleczkę kupmy. Dobra karta, wiecie, na zasadzie, żeby się ładowało i potem na jakiegoś bossa czy coś zarzucić. Nagle taki 1000 dusz czy coś. Dobra. Zaczyna się problemy, więc tak, pierwszy co, to trzeba zarzucić klątwę na niego. Potem szybko przetasować. Niech laleczka by ci się już ładuje pomalutku. Nawet nie mówię, powiem szczerze, o tym, żeby... Jak to się nazywa? Żeby teraz użyć tej lalki, ale na przyszłość nawet. Bo przyzwać ciem. Na prawo. Niestety kosiarz zaraz nam padnie chyba. O, dobra, nie padł nawet. Dziwne spotkanie. Powiem wam szczerze, nawet... nie wiem, co byłoby dla nas teraz lepsze. To raczej nie jest aż takie potrzebne, więc weźmy losowy legendarny budynek. Dobra, defekt. Wiecie co? Może udałoby się nawet całą trójkę skompletować. Więc nawet nie będę patrzył, żeby mnie nic nie rozpraszało. Bierzemy i tyle. A tak, szczurnia oczywiście. Kowal oczywiście. I teraz tak, laleczka... no mocno zwiększy swoją skuteczność, to muszę przyznać. Przyzywacz ciem będzie dawał dwie ćmy, więc tak. Przyzywacze ciem są jednak ważniejsi. Nie ukrywam, po prostu... po prostu, jeśli nie przyzywacze ciem, to nie będę miał to nie będzie szans na to, wiecie, żebyśmy mogli przetrzymać jakieś tam naprawdę ciężkie wyzwania czy coś. A tak to zawsze jest szansa, że część wrogów sama nawzajem się powybija. Będzie dobrze pod tym względem. Okej, tak. Serek, tak. Dobra, chodźcie. Wrogowie, zobaczymy. Na ile stać moją armię z tej strony. Już widzę, że ktoś padł niestety. No, farma grzybów, dobra. Pamiętam tu szybko grzyby. Kolejne kto się padły. Niestety. Żniwiarz? Dobra, jest nawet dwóch żniwiarzy. Dobra, zaryzykuję. Stawiamy kawalera na linię frontu. I teraz tak, klasztor nie, miód nie mam tego, znaczy nie. Nie spodziewam się, że to powiem, ale domek. Dobra, 66 na obecny moment, jeśli to aktywujemy, będzie miał 90 parę, to jeszcze za mało trochę, żeby, wiecie, opłacało się go wystawiać całkowicie, więc tak. Domek. Szczerze, tutaj muszę go postawić, bo wiecie, no, ciężko lepsze miejsce na obecny moment. Hem. Szczerze, chyba pora, żeby ulepszyć. No banshee w sumie, jeśli chcę polegać na tej klątwie przy ostatecznym starciu. Dobra. Dawaj to. I na wszelki wypadek tutaj dostawimy skały. I oczywiście wydarzenie, co my tym razem mamy. Jedną z kart mogę zduplikować. Dupukuj losową kartę, którą posiadasz. A. Wiecie co, nie wiem, czy jest coś takiego naprawdę wartego duplikowania. Może mam naprawdę jakąś jedną... Nie, dobra. Dwóch żniwiarzy już prawie gotowych na służbę. Po prostu z taką dawką dusz. Wiecie co, nie, to jest po prostu ideał. Po prostu, co by się miało dziać, jakkolwiek miałoby się dziać, nie jest dobrze. No ale wracając, naprawdę, co by miało, czy też nie miało być, to była dobra inwestycja. Zdecydowanie. Dobra, jakaś fajna karta? Domek.
Znowu. O, i tutaj widzę, że słabo strasznie się trzyma, więc tak. No, ten żniwiarz, który ma 300 coś ataku łącznie. Okej. Tutaj cała trochę gotówki, nigdy jeszcze było potrzebne. Tak, kolejny domek. Druid. Ciężko będzie odbudować to wszystko, ale jakoś musimy dać radę. Nie. Nie ma niczego takiego o tyle przydatnego. Dobra. Ktoś mówi, że będę musiał użyć mocy wyroczni. Nie chciałbym tego oczywiście. Ale powiem szczerze, jeśli to jest konieczne, to niech i tak będzie. Super, kowal w takim momencie. No, nie ukrywam, to naprawdę nie jest najlepszy moment. Ale co, jeśli trzeba, to szybko nekromantów ulepszę. I wiedząc, jest to taka nieciekawa sytuacja i to, że stracę kawalera. Szybko zarzucam klątwę i miejmy nadzieję, że przetrwamy. Nie. Zaczynają się właśnie problemy. Dobra, wiejcie. Nie chcę stracić dzieci duchów. Bo nie po to ich gromadziłem, żeby ich teraz tak łatwo stracić. A nie, dobra, ten już nie... A, ten sam się chyba trafił. Tak, tam tego przetasowałem niestety. Dobra. Teraz już jest naprawdę niebezpiecznie, nie będę ukrywał. Nie. Nie widzę po prostu niczego sensownego. Niedobrze. Bardzo. Stanęło. Nawet nie będę czekał, po prostu muszę tutaj, wiecie, ich wzywać. Liczyć na to, że może nam się jakoś uda. Ten kawał w najgorszych momentach się pojawia, naprawdę, powiem szczerze. Ale dobra. Co by tutaj ulepszyć? W sumie on teraz jak będzie ginął, będzie dawał dwa szkiele, co szczury. Chyba lepszej rzeczy to w sumie nie mam. Damy sytuację opanowana tutaj jeszcze. Nie do końca, ale też damy radę jakoś. Musimy w sumie. Wiecie, jedna różnica jest taka, że tutaj mam pełno duchu. I szczurze rządy. 14 szczurów, zdecydowanie. Poziom przywódcy. Tak, nic lepszego już naprawdę nie wymyślę niż te poziom przywódcy, więc tak. Najpierw wydarzenie. Co tu mamy? Slumsy? Nie! Nie potrzebujemy slumsów. Dobra. Teraz, kiedy mam 50 szczurów wolnych, to wiecie co? Teraz mi trochę brakować kart, ale dobra, nawet nie będę czekał. Wyrzucamy wszystkie karty wojska, które mamy, nawet gdzieś to ma oznaczać, wiecie, jakieś tam słabych żniwiarzy czy cokolwiek. Przetasowanie ponownie, bo w sumie co to za różnica. Kolejny jakiś słaby żniwiarz, akolita. Przywoływacz ciem. To jego akurat tutaj dostawię. Nie jest to może mądra decyzja, ale niech będzie. Przetasowanie przedwczesne oczywiście. Czemu nie? To tutaj, to tutaj. On tu, to tu. I może się to uda. Jak tak patrzę. Może to naprawdę jest to podejście. Chociaż no, oczywiście to jest na zero, więc w sumie co. Fajnie, że się udało, ale z drugiej strony to też nie jest jakieś takie, wiecie, wielkie osiągnięcie. No. Chociaż... Oj, dużo tego ginie.
No, za dużo bym powiedział. Chociaż, czy ja wiem. Nawet jeśli giną, to tempo to nie jest aż takie zastraszające, żeby powiedzieć, że to jest aż zbyt niedobrze tempo. Pomijając to, że oczywiście lepiej było, gdyby nie ginęli. Oj, super, jeszcze nie zdążyłem wyroczni aktywować w odpowiednim momencie. Więc tak, poginą wszyscy, a wyroczni jeszcze nawet nie da efektu. Usuwanie kart, zdecydowanie trzeba się pozbywać seru. Powiem szczerze, ja właśnie nigdy nie byłem tak blisko zwycięstwa szamanem, od kiedy no doszło do zmiany tych wszystkich formatów i teraz tak naprawdę szaman jest, powiedzmy, mocno inny niż kiedyś pod względem swojego stylu grania. Owszem, jest wiele wspólnych cech i w ogóle ten sam szaman, ale no dobra, mniejsza z tym. Zaczynamy od tego, tak, trochę kamyczków na wszelki wypadek. Tym razem wyrocznia powinna zdążyć się aktywować, więc nawet jeśli będzie po prostu nieciekawie, co ja. Przynajmniej część z tych wszystkich istot zostanie odparta. A, czyli z tamtej strony jednak też atakują. Dziwne, nie kojarzyłem, żeby tam miało też być. Ale dobra, pójdę się mówię. A, okej, dobra. Tutaj ubrana całkowicie upadła. Więc trzeba tak zrobić. Oj, jest niedobrze to bardzo. Chociaż nadciąga bossu. A to oznacza tylko tyle, że no, może nam się udało. Jeśli nie będzie nadciągał z dwóch stron, to właśnie w tym momencie może wygraliśmy. Oczywiście. Odciąga w taki sposób, że to dla niego jest nic w sumie. Chociaż dobra. Klątwa go wykończy. Jestem prawie pewien, że naprawdę go ta klątwa wykończy, więc cek. Wygraliśmy to. Tak. Cała będzie szła, będzie niszczyła wszystko powoli, ale klątwa ją wykończy. Więc ta jedna laleczka okazała się być wystarczająca, żeby pokonać finalnego bossa. No, no nieźle. Oczywiście nie ma achievementa, bo już kiedyś na starym formacie, wiecie, ukończyłem to. Szkoda. Ale okej. Wycofaj się, dziękuję bardzo. Przynajmniej na zerówce jest pokonany, więc teraz następne podejścia do szamana będą oczywiście już na piątce. Tak jak to było wcześniej, ale no. Wiecie, potrzeba wam delikatnej motywacji, żeby to wszystko zrobić. No i jakiś nowy unlock. Okej, okay. Nie kładę dwie klątwy na zaznaczoną grupę, więc następne 15 sekund plus 100% dla kradzieży życia zaznaczonej grupy. Bardzo fajne, powiem wam szczerze, ale trochę ryzykowne. Potem tak. Duch burza aplikuj 3 klątwa na wybraną grupę, przez następne 15 sekund plus 50 prędkości ataku. Super! Ryzykowne, ale super. Mówię szczerze, to w połączeniu z nekromantami i ćmami może być naprawdę dobre, bo będą umierały, wiecie, szczurki. Te szkieletowe ona będzie leczyła. Nie ofiara. Usuń wybranego sojusznika. Plus 60 złota. Okej. Ciekawe. Ale cóż. Jak naprawdę się będą sprawdzać te karty, to sprawdzimy już w kolejnych odcinkach. A ja wam bardzo dziękuję za uwagę. No i mam nadzieję, że wam się podobało. No i po prostu to tyle, naprawdę, więc trzymajcie się. Hey, hey.